świetnie nam towarzyszy. I mamy zaprogramowany obiad, bardzo skromny, z góry przepraszam, ale zawsze coś ciepłego. Temu ma również towarzyszyć potem, to znaczy po obiadku, planujemy taką chwilę wspomnień. No i jeżeli panie nie zechcecie wspominać, to będziecie wywoływane do i zrobimy taką dyskusję w stylu perelowskim. Każdego wywołamy do odpowiedzi. Także proszę zbierać myśli, bo tak się to może zakończyć. Nie będzie. Ja w tym czasie. No jeszcze są panie, czyli teraz oddajemy się wspomnieniom i pięknemu poetyckiemu słowu. Tu rosna ulica, naręcza szuk, ubiera do tak miasta. Zbierałem sobie nudy, dotykałem strun. Motyle, kiwi nad miastem. Przebiegam wzrokiem i czytam jak księga. Domy, zabłoki, ogrody, kamienie. Wszystko mnie widzi. Poznaję włóczek. Słyszę znajome echa i westchnienie. Bardziej w dole? Tuż za katedrą, stara ma szkoła. Pamiętam tu każdy kąt, każdy kamień. Szkolne mury poznają mnie z bliska. Obłok zrozumienia w oczach i wszystko wraca na to. Cóż mam z tobą począć, me miasto i moja szkoła? Nie wystarczy iść przez życie ulicy, mijać jak lata, gdy każdy na drzewie liść snę zapisana karta. Domy o jasnych twarzach, okna mi w oczy patrzą, więc wzruszeń nie wystarcza. A słowa? Słów zabrakło. Wykrzyknik czy dom na reformackiej, gdzie
Nie będzie to monografia szkoły, ale wiązanka myśli kwiatów, które złożyły ręce i serca czarniecczyków. Dużo w nich tkliwości, zadumy, refleksyjnego sentymentu. Czy jest w ludzkich siłach odegnać od siebie tkliwość, gdy się mówi o onych niepowrotnych latach? Bez względu na to, jak kształtowały one człowieka, kształtowały go przecież. Nie. Nie sposób myśleć o szkole bez miłości. Szkoła nasza wyrosła samorzutnie, ze społeczeństwa. Była zawsze silnie zrośnięta z życiem kraju i wraz z nim przechodziła wstrząsy pamiętnych lat wojennych. To też opisując jej dzieje nie można było pominąć tych wielkich momentów historycznych, które wywarły na nią potężny wpływ w zaraniu jej bytu. Szkoła filologiczna chełmska przez pierwsze 3 lata od chwili upaństwowienia istniała jedynie staraniem, a raczej uporem maleńkiej grupy osób. Doprawdy z całym szacunkiem i podziwem wspominamy ofiarną pracę pionierów. Dyrektora Miszewskiego, księdza Lewandowskiego i profesora Sędzimira, którzy w tak trudnych warunkach, dosłownie o głodzie i chłodzie, stawiali zręby przyszłej szkoły polskiej. W sierpniu 1917 roku przyjeżdża do Chełma profesor Wiktor Ambroziewicz. Od tej chwili następuje w dziejach szkoły decydujący zwrot ku lepszemu. Angażując profesora Ambroziewicza na stanowisko dyrektora, konsorcjum miało szczęśliwą rękę. Był to bowiem człowiek niezwykle rzutki i zdolny, świetny organizator i pedagog. Dzięki niemu zrujnowany budynek szkoły został doprowadzony do porządku i uroczyście poświęcony dnia 15 czerwca 1918 roku. Natomiast upaństwowienie szkoły nastąpiło 17 sierpnia 1918 roku. Profesor Ambroziewicz był prawdziwym wychowawcą. Pomagał w określeniu swojego miejsca w życiu. Uczył, jak w najtrudniejszych chwilach zagrożonego bytu ojczyzny unaoczniać prawdę u słów skargi. Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy. Taką szkołą postawy obywatelskiej było dla nas harcerstwo, a właściwie skauting. Ruch skautowski na naszym terenie szerzył się szybko i przyjmowany był entuzjastycznie. Harcerstwo istniało z początku jako organizacja półjawna o wyraźnym zabarwieniu niepodległościowym. Samorzutnie z czasem powstaje Związek Harcerstwa Polskiego. Organizacja ta była znakomitą szkołą obywatelskiej postawy, a przynależność do niej zobowiązywała. Staliśmy w szyku rozwiniętym. Ślubowanie. Ślubuję wierność ojczyźnie, gotowość w każdej chwili niesienia pomocy innym, posłuszeństwo prawu skautowemu. Serce bije mocno, nogi wrosły w ziemię, ani się ruszyć. Potem krzyż mały, niepozorny, z napisem czuwaj, z wieńcem dookoła. Krzyżek virtuti militari. Najważniejsza cnota, męstwo. I 3 literki, O-N-C, ojczyzna, nauka, cnota. Jak u filaretów. Ślubowaliście. Nie zapomnijcie, krzyż harcerski zobowiązuje. Dyrektor Ambroziewicz wniósł 3 istotne elementy, które zasadniczo wpłynęły na zmianę atmosfery w szkole i w istotny sposób kształtowały nasze charaktery. Były to koedukacja, wybór patrona szkoły i sztandar szkoły. Najczęściej wówczas obieranymi patronami szkół byli Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski. Ambroziewicz zaproponował nam Stefana Czarnieckiego, tego, co to ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem. Bronił swej kandydatury gorąco, długo i żarliwie. Poznaliśmy najdokładniej życiorys tego wielkiego Polaka. Rokrocznie woziliśmy do Czarncy aż hębę włoszczowskim wieńce i przyzwyczailiśmy się do tego obrzędu tak dalece, że i dziś jeszcze można w rodzinnej wiosce Hetmana
spotkać drobne dowody pamięci Czarnieckczyków. Tak nazywaliśmy siebie i byliśmy diabelnie dumni z przynależności do tej rodziny. Wreszcie sztandar szkolny. Nie istniały głębsze, trwalsze uczucia niż przywiązanie do sztandaru. Był on symbolem szkoły, uosobieniem naszych szlachetnych dążeń. Kiedy chorąży, najwartościowszy uczeń w szkole w asyście pocztu wnosił ceremonialnie sztandar do auli, zamieraliśmy bez komendy. W najgłębszej ciszy zatajaliśmy dech. Każdy pospiesznie przypominał sobie to, co najważniejsze. Tak oto zachowało się to we wspomnieniach jednej z uczennic. Zaledwie zaczęliśmy lekcję, a iść nastąpił pamiętny listopad. Nasi chłopcy, jak młode orlęta, wybiegły z gniazda, rzuciły się z całym zapałem do rozbrajania wojsk austriackich, do gromadzenia amunicji i żywności, do pełnienia służby na mieście, na równi z milicją. Zostały w szkole tylko dziewczęta i 10-letni malcy, ale i my nie daliśmy za wygraną. Postanowiłyśmy pomóc w ogólnej pracy. Po trzech dniach prób łączenia starszych klas dla prowadzenia nauki podniosłyśmy rogosz, tłumacząc, że niewiele się nauczymy w tych warunkach, że lepiej pomagać chłopcom. W gmachu byłego seminarium głównego urządziłyśmy kuchnię. A chłopcy rzeczywiście tej pomocy potrzebowali, bo pośród ogólnego zgiełku nie mieli czasu chodzić do domu na obiad. Dobre i wesołe były te czasy kucharzowania i pomywania. Budowało się nie tylko dla seminarzystów, ale również dla chłopców, którzy stali garnizonem. Miałyśmy wiele pracy gotując dla przeszło 100 osób. Niekiedy gościłyśmy starszych chłopców z Lubomla i Gorodorowska. Starsi bowiem uczniowie klas 6 i 7 wstąpili do wojska i wybrali się na wschód, rozbrajać sprzymierzeńców. Czas nam biegł szybko i nie spostrzegłyśmy prawie kiedy minął listopad. Porządek w mieście i państwie wróci. Myśmy musieli wracać do szkoły. W tym czasie nasi harcerze wybierali się do pułku harcerskiego. Jednak z powodu młodego wieku nie przyjęto prawie nikogo. Zabawnie wyglądali ci nasi żołnierze, rwąc się z takim zapałem do wojska. Plecak przygniatał do ziemi. Płaszcz za szeroki i długi. Karabin większy od żołnierza. Ale jednak porywający był to widok. Te dzieci z obeszkolnej rwące się do służby matki ojczyzny. Bo zabrzmiał złoty róg. Wojna szalała. Zapanowała grozą swą nad całym życiem, a ziemię polską hojnie darzyła śmiercią, krwią i pożogą. Nic więc dziwnego, że porwała i nas, młodych, oszołomionych błyskawicą wypadków i grała na sercach naszych skłóconą melodią wrażeń. Więc szliśmy za nią, straszliwą i ponurą, wsłuchując się w jej grom. Szczęśliwe były te lata, gdy zrodzeni w niewoli wzrastaliśmy w nadziei lepszego jutra. To też gdy nadszedł zew z POW, tej tajemniczej organizacji komendanta, która miała szykować się do ostatecznej rozprawy z zabawcami, nie brakło w jej szeregach młodzieży z naszego gimnazjum. Stanęliśmy wszyscy, gotowi do walki. Piechota, panda! Bateria milczy, zgliszcza się dymią. Cisza okrutna i odgadła nad krajem swoim. Uru, olbrzymią, noc niepojęta. Oko rozbity! Jak to się stało? I milczy żołnierz płaszczem przykryty. Rozdaną chwałą. Na sam przód kawaleria, pięć szaber, piechota! W miękkim kurzu, co proszę na głosu się wolnej, idzie armia od chłodu rannego bigota. Kto zbudził się tej nocy, ten zbudził się wolny! Teraz prosto przed siebie, prosto, wzdłuż tej miedzy! Pachną żniwa i wolna krew tłuszcze z otchłani. Wymodlili ją wreszcie. Pomyślcie, koledzy. Ach, wojenko, wojenko. Cóżeś ty za pan? Dzień
Przydrożne topole wspinają się w górskich pochodach i opadają na łęki nuty. Słyszany dawno piosenki.
przywalą piersi woskową. Przechodzili i nieśli za oknami piosenki wojskową. Przechodzili za oknem, płakali. Po brudzie dudniły cień. A teraz jedni myśli strzaskane słów, kryształki noc w oczach stygnie, chmura piorun w twój grom z zapałki. Jeśli testament, to zniść. A pomnik, jeśli spłonie. Szli w dymu smukłej pieśni. Gałęzie mokre nieśli. Gałęzie mokre nieśli. Po ziemi jak się
Święta. Na odchłani kurzącej grozą malowana piosenką Herosu. Gdzie ty? Czas wojny nie złamał ducha społeczeństwa polskiego. Istniała silna wiara, że nadejdzie jej kres. Ten optymistyczny pogląd znalazł odbicie w stosunku rodziców do sprawy kształcenia dzieci. Nauczyciele naszego liceum, narażając się na wielkie niebezpieczeństwo, z miejsca podjęli pracę, udzielając korepetycji indywidualnych i tworząc tajne komplety. Takie formy nauczania przetrwały do końca okupacji. Naszego liceum nie ominęły też zakręty powojennej historii. W 1948 roku odebrano szkole imię, a sztandar trafił do muzeum. Patron oraz sztandar wróciły do liceum na fali październikowej od Wilży. Wtedy też odbył się drugi zjazd wychowanków i nauczycieli. Pierwszy raz spotkali się Czarnieccy w 1935 roku. Zjazd bilansował 20-letni dorobek szkoły. Zjazdy to już nasza tradycja. Jednoczą one wszystkie pokolenia Czarnieccyków we wspólną społeczność szkolną, zasiadającą obok siebie w ten czarodziejski czas, odtwarzający przeszłość piękną i niepowtarzalną. Tak jak młodość. Ten czas już przeżyty, ale również śniony, obierający serca i dusze. Czas koleżeńskich spotkań, odnowionych przyjaźni i serdecznych uścisków dłoni. Nie sposób jest nie spojrzeć za siebie. Dziś już minęło wiele lat. Od chwili, gdy po raz ostatni zbiegłam po schodach i żegnałam szkołę. Minęło już tyle lat. Już wyszły ze szkoły wszystkie koleżanki, wszyscy dawni koledzy i jak ja rozbiegli się po świecie jak liście jesienne. A ileż razy idę tam jeszcze i staję z dala tego białego gmachu. Tyle wspomnień ciągnie mnie w te białe, gwarne ściany. Ten basen murowany, ta czapla ze złamaną szyją, te zielone kasztany. Ile razy zmieniłyście szaty zielone od tego dnia, gdy wzięłam z was po listku na pamiątkę. Patrzę z oddali na białe, drogie ściany, z których rwałam się jak ptak na swobodę. Jak ja bym do was wróciła, mury kochane. Moja dusza wraca. Już tam nie mam nikogo ze znajomych. Ci, co się teraz uczą, nie znają mnie. Ale na widok czapli serce mi mocniej bije. Jako ty jasną pieczęć wyryłaś w moim sercu szkoło. Jak mocną więź włożyłaś mi na duszę. Więź, której nie można zerwać, chyba z życiem. Piękno słowa poetyckiego i nasz dzisiejszy teatr nazywa się Oksymoron. Teatry przed laty może nie miały swojej nazwy, ja zapamiętam Kabaret Balon, ale myślę, że ci młodzi ludzie dzisiaj pokazali Państwu bardzo wysoki poziom. Tutaj mamy laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich. Mamy tutaj w ich osobach grupę, która zdobywa laury
na przeglądzie teatrów młodzieżowych w Polsce, w Poznaniu. Przed laty żywiołem żywioł ten teatralny, próbowała rozpętać i ogarnąć pani profesor książek. Pamiętamy również spektakle przygotowywane przez panią Pieracką, ja jeszcze w szkole podstawowej, kiedy tutaj chodziłam. Potem pamiętamy znakomite czasy Basi Pośpiech, która też wierszami sypała z rękawa i na każdą okazję umiała i coś poważnego, i coś żartobliwego przygotować. A dzisiaj myślę, że wpisuje się znakomicie w tę historię pani profesor Ela Pietrzykowska. Koleżeńskie.